Paweł Tanajno, który po raz drugi stara się o urząd prezydenta, przywódca ogólnopolskiego strajku przedsiębiorców, przyjechał do Leszna. Na rynku spotkał się z dziennikarzami oraz kilkorgiem swoich wyborców. Paweł Tanajno w ostrych słowach skrytykował ostatnią debatę prezydencką przeprowadzoną w TVP. Wezwał też swoich kontrkandydatów do zorganizowania debaty niezależnej z dala od mediów, lecz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mamy możliwości dotarcia do ogromnej rzeszy ludzi. Ja teraz apeluję za Państwa pośrednictwem, aby kandydaci, którzy mają odwagę pokazać swoje programy Polsce, mają odwagę rozmawiać o tym, co chcemy w kraju zmienić i jakie są wizje prezydentury, przystąpili do debaty. Wzywam Szymona Hołownię, Waldemara Kosiniaka, Krzysztofa Bosaka oraz pozostałych kandydatów do tego, abyśmy wspólnie zorganizowali debatę za pośrednictwem mediów społecznościowych, żeby Polacy mogli zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe kandydatury na urząd prezydenta. Kandydat ostro wypowiadał się również o administracji samorządowej i państwowej. Paweł Tanajno w przeszłości związany był z różnymi ugrupowaniami politycznymi. W tegorocznych wyborach startuje jako kandydat niezależny.